Gruździak. Jest Gruździewski. Mamy wiosnę, troszeczkę deszczową, ale u nas piękna wiosna zagości w naszym dzisiejszym 26 odcinku. Deszczowa jak deszczowa, ale też jeszcze jest zimna, nie? Przynajmniej u nas będzie gorąco i będzie przyjemnie. Naszym dzisiejszym gościem będzie jedynka z wiosny. Pani Wanda Nowicka. Zapraszamy serdecznie. Cześć, witajcie. Od razu strzał, pierwsze pytanie, tak, Sebastian? O, dawaj. Pani Wando, u nas w Bydgoszczy w poprzednich wyborach to tak się w cudzysłowie mówi spadochroniarz, tak? Że ktoś, kto nie jest z miasta startował, był pan Jacek Rostowski. Jemu się nie udało dojść do Europarlamentu. Bydgoszczanie i ogólnie region kujawsko-pomorski nie wybrał jego na europosła. Teraz startuje z Londynu. Jaki ma pani pomysł, jakby pani chciała zachęcić te osoby, które nas oglądają, żeby oddały na panią swój głos w eurowyborach i żeby nie podzieliła pani losu pana Jacka Rostowskiego? Po pierwsze, dzień dobry państwu. Po drugie, pamiętajmy, że my mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. One nie mają takiego bezpośredniego przełożenia na politykę krajową i w związku z tym, czy ktoś jest z Bydgoszczy, czy ktoś jest skądinąd, tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale ja bym chciała państwa zachęcić w inny sposób. Po pierwsze, do tej pory państwo mieli eurodeputowanych z tego regionu. No proszę tak naprawdę się zastanowić, czy państwo coś zyskali z tego, że eurodeputowani są stąd i co konkretnie to by było. Więc to jest jedna rzecz, którą chciałabym poddać pod refleksję. A druga, to pewne problemy, które mamy tutaj w regionie, widać lepiej z odległości, z dystansu, wtedy, kiedy nie jest się uwikłanym w jakieś lokalne układy, nie należy się do rozmaitych klik. I myślę, że ja właśnie taką perspektywę mam i to mogę oferować, że więcej widzę, czego już osoby, które tu mieszkają, po prostu już nie widzą, bo myślą, że tak zawsze było i tak być musi. A ja zapewniam, że tak być nie musi. To jak już Gwoździewski powiedział o spadochroniarzach, to ja się zapytam, czy wie pani, gdzie leży osiedle Łęgnowo? Ja byłam w osiedlu Ełęgnowo Wieś na zaproszenie pani Reni Włazik, która mnie zaprosiła, kiedy zapisałam się do grupy, ponieważ kwestie ekologiczne są dla mnie niezwykle istotne, a my tutaj w Bydgoszczy można powiedzieć, mamy do czynienia z tykającą bombą ekologiczną. To jest problem, jeżeli ta bomba wybuchnie, to będzie problem całej Europy. Dokładnie tak. Kopenhagi, Sztokholmu, bo to dopłynie do Bałtyku, moment. Dokładnie tak. To jest problem, który wymaga pilnego rozwiązania i na poziomie regionalnym, i na poziomie krajowym, i także europejskim. Natomiast ja mam właśnie wrażenie, że tutaj tak naprawdę tylko się o tym mówi, i to też niewiele, a właściwie się nic nie robi, bo ja tylko słyszę tutaj ze strony władz lokalnych takie komentarze, a to może województwa, wojewoda powinien zrobić, albo ktoś inny, natomiast nikt tak naprawdę nie ma poważnego pomysłu na to, jak podejść do tej kwestii. I powiem, że pani Renia Włazik jest dla mnie taką, no mówię właśnie, Erin Brockowicz Bydgoszczy. Samotnie walczy o to, żeby coś z tym problemem zrobić, żeby go rozwiązać. I naprawdę no, wielkie wsparcie jest jej potrzebne. Czyli krótko, co pani zrobi dla Łęgnowa, dla Zachemu, jeżeli będzie pani w Unii Europejskiej? Jakie ma pani pomysły? Tak, 30 sekund, żebyśmy, bo tutaj często my się spotykamy z politykami, jak zadajemy pytania, to odchodzą od tematu, przerzucają, a to pani Renia Włazik i z Gwoździewskim się śmieliśmy, że w końcu kiedyś zapytamy polityka, jak tak ładnie opowiada. Jaki ma rozmiar buta? Jaki ma rozmiar buta? I czy będzie to trwało pół godziny odpowiedź, czy powie prosto z mostu? To które pytanie panowie mi zadają? O rozmiar buta, czy o co zrobię? Proszę się zdecydować. Co zrobi pani? No tak, no przede wszystkim, no to ja już zadeklarowałam pani Reni Włazik, że jeżeli zostanę wybrana do Parlamentu Europejskiego,
po pierwsze zrobię wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat tego problemu i zapraszając wszystkich eurodeputowanych z całej Europy, jak również ekspertów i ekspertki, również osoby stąd, mam nadzieję, że również prawda, z Bydgoszczy inne osoby też przyjadą, tak żeby ten problem naświetlić, żeby ten problem wynieść tutaj z naszej lokalnej społeczności na teren europejski. Idzie Pani do Europarlamentu. Co Pani może powiedzieć przedsiębiorcom, którzy nas oglądają? Ja sam jestem przedsiębiorcą, Sebastian jest przedsiębiorcą. Jak otwierałem firmę w 2007 roku, dostałem dotację, parę tysięcy na rozruch działalności. Minęło 12 lat od tego czasu. No i teraz można dostać dotacje na innowacyjność. Ja prowadzę usługi remontowo-budowlane, teraz troszeczkę rozwinąłem się wcześniej też montaż kominków i tak dalej. Ja nie potrafię wymyślić nic innowacyjnego. Ja potrzebuję dobry młot udarowy do kucia, potrzebuję nowego dostawczaka, żeby był bezpieczny, żeby miał niską emisję spalin, żeby był ekologiczny i na to mi nikt nie da z Unii pieniędzy. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby wspomóc tych małych przedsiębiorców, żeby im właśnie dać na coś takiego pieniądze? To znaczy, ja pan dotknął bardzo ważnego problemu, bo ja to znam też z obszaru organizacji pozarządowej, bo ja prowadziłam przez wiele lat Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, to jest organizacja działająca na rzecz praw kobiet i myśmy też musiały pozyskiwać fundusze, między innymi właśnie fundusze unijne. I właśnie problem był taki, o którym pan mówi, czyli, że łatwiej znaleźć pieniądze na początkujący, nowy projekt, ale jeżeli już ten projekt działa i funkcjonuje, wtedy fundatorzy chcą mieć kolejny nowy projekt, natomiast już ich nie interesuje, co z tym. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że trzeba o tym mówić, trzeba przede wszystkim, ja wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład środowisko przedsiębiorców, o jakich pan mówi, z tego regionu, wspólnie by na przykład podniosło ten problem i do mnie jako do eurodeputowanej zwróciło się, prawda, o działanie i dyskusję, no to można dalej potem to kontynuować na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ale to rzeczywiście musi być jakieś środowisko, z które z tym problemem wystąpi. Także ja bardzo zachęcam do współpracy i do tego, żeby podnosić tę kwestię, bo tak myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak już mówimy tutaj o gospodarce, to teraz jest pytanie, czy Unia Europejska powinna zamykać swój rynek europejski, żeby dawać szansę przedsiębiorstwom tutaj w Unii Europejskiej, czy, nie wiem, otworzyć strefę wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi, czy jakąś inne koncepcje, którą ma Pani, jak będzie w Unii Europejskiej? Znaczy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i strefę wolnego handlu, z tym trzeba bardzo uważać, bo to się nazywa TTIP chyba, ten strefę wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi, to był taki traktat, znaczy on nie został podpisany, bo było bardzo dużo protestów ze strony społecznej i ja się właściwie z tymi protestami też zgadzam, dlatego że on był bardzo niekorzystny dla Europy tak naprawdę, a jakby otwierał Europę na rynki amerykańskie, natomiast odwrotnie to nie było tak samo, czyli nie było tutaj równowagi. Ale co do zasady, oczywiście Unia powinna się otwierać, no nie możemy się zamykać, bo świat jest po prostu taki w tej chwili, w zglobalizowanym świecie nie da się pozamykać i udawać, że, prawda, że cała reszta nie istnieje. Więc trzeba się otwierać, ale na takich zasadach, które z jednej strony no jakby interesy przedsiębiorców prawda, są brane pod uwagę, ale z drugiej strony no też musimy pamiętać, że Europa jest taką enklawą jednak, gdzie się lepiej żyje niż w krajach rozwijających się. Nie możemy też sprawiać jako duża, prawda, wspólnota globalna, światowa, żeby na przykład w krajach afrykańskich prawda, było coraz biedniej, dlatego że my im stwarzamy jakieś zapory celne, które nie pozwalają im na tym, żeby mogły u nas w Europie również sprzedawać swoje produkty czy podejmować inicjatywy ekonomiczne. Moje pytanie odnosi się do ostatniego przetargu PESY, gdzie PESA, tutaj producent bydgoski,
chciał sprzedać. Tak, poznałam dyrektora. Tak, chciał sprzedać tramwaje, czy tam brać udział w konkursie w Warszawie na dostawę i przegrał z Hyundai. Z Hyundai, przegrał, dobrze mówię. Czyli z tym rynkiem azjatyckim. I teraz jest pytanie, kto powinien tutaj pierwszy, czy powinniśmy dbać o zabezpieczenie swojego tutaj, czyli w Polsce rynku, czyli Unia Europejska powinna być na straży, że najpierw tutaj dostawcy mają pierwszeństwo przy wyborze lokalnego kontrahenta, niż ściągać tutaj z Azji, gdzie wiemy doskonale, że większość produktów jest ściągane z Chin. Ale na tym, co też powiedziałeś, że budowanie gospodarki na swoich produktach, na tym też zbudowali swoją wielką gospodarkę Niemcy, którzy są od małego nauczeni, że mają kupować swoje produkty. Nie? I czy możemy też to jako cała Unia takie coś wprowadzić? Znaczy, przepraszam, bo już tu PESA, tu cała Unia, ja już troszkę nie bardzo wiem, o czym ja mam mówić. Więc proszę się zdecydować, na czym ja mam teraz, na jaki temat odpowiadać. Czy te produkty tutaj wewnątrz unijne, nasze, czyli tak jak PESA robi tramwaje, czy nie byłoby lepiej, żeby te tramwaje były produkowane na całą Europę, żeby Europejczycy mieli jakby na pierwszym punkcie, że ale to tak jest, ja myślę, że są preferencyjne, to znaczy jest prowadzona, być może niewystarczająca. Ja się nie zajmuję gospodarką, od razu mówię, więc bardziej w ekologii pani mówi. Na przykład, ale co do zasady, ceny są preferencje dla biznesu europejskiego w Unii Europejskiej. Być może one są niewystarczające i one powinny jak najbardziej występować i być powinny, ale jak mówię, no tutaj no też trzeba jakąś też równowagę zachować, bo z drugiej strony, jak mówię, no nie da się zamknąć Europy przed innymi, którzy chcieliby u nas inwestować, ale strasznie ważne jest poza tym, żeby były te preferencje, również to, żeby i to, co pan podniósł, mianowicie, żeby to było w pełni, że te kontrakty czy kontrahenci spoza Europy, żeby byli tak prześwietleni, żeby nam po prostu za przeproszeniem kitu nie wciskali, prawda? I obniżali cena, potem, prawda, ceny obniżone, prawda, kontrakt podpisany, potem okazuje się, że oni albo bankrutują, przecież były takie sytuacje, prawda? To albo nie są w sprawie. Znaczki takie, żeby dzieci nie pracowały, bo na produktach. A no to tak, to jest niezbędne, tak, zdecydowanie, że Unia Europejska nie może absolutnie tolerować takich kontraktów, przy których, prawda, pracują dzieci. W 2004 roku wstępowaliśmy jako Polska do Unii Europejskiej. Dzisiaj Polacy mogą kandydować do Europarlamentu. I Polki. Mam takie pytanie, czy jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, Unia nam narzuciła pewne swoje standardy, jak to tłumaczyli, ale te standardy, jak Polacy wyjeżdżają za granicę, widzą, że w innych krajach tych standardów nie ma. Chodzi mi głównie o tablice rejestracyjne, o których już wcześniej wspominałem. Niemcy mają swoje znaki na tablicach rejestracyjnych, a umlaut, umlaut i tak dalej. Dzisiaj chciałbym też poruszyć problem skrzynek pocztowych. Cała Polska wymieniała skrzynki pocztowe na unijne. Wielka operacja. A jedziemy do Londynu i tam jest szpara w drzwiach i listonosz przez szparę w drzwiach rzuca listy na podłogę. Czy jest jakiś pomysł, żeby to nie było następnych takich pomysłów, żeby Polacy byli traktowani gorzej niż reszta Unii Europejskiej, niż Niemcy, niż Anglicy, żeby to jednak było wyrównane? Ja nie mogę się zgodzić absolutnie z panem, że Polacy i Polki są gorzej traktowani niż inni Europejczycy bądź Europejki. Są pewne jakby reguły, czy prawda, jakieś procedury, prawda, o których pan mówi, prawda, tablice rejestracyjne. Przyznam się szczerze, nie znam tematu, więc nie będę zabierała głosu w tej sprawie. Natomiast to, co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia i to, co nam dała Unia, ale co niestety wciąż nie jest realizowane przez nas, mianowicie prawa obywatelskie, prawa człowieka, które są zapisane w traktatach, ale Polska nikt z tego nie skorzystała, mianowicie rząd przy zawieraniu traktatu, podpisywaniu, ratyfikowaniu traktatu z Lizbony, na własne życzenie nie ratyfikował karty praw podstawowych i to jest skandal, pozbawił nas Polaków i Polki praw obywatelskich, praw człowieka. I
to my sami sobie to odebraliśmy, a nie Unia nas tego pozbawiła. I ja myślę, że pamiętajmy o tym, że Unia naprawdę nam bardzo dużo daje, a że mogą być rozmaite jakieś usterki, o których pan mówi, to prawda, ale znaczy, pamiętajmy, chodzi... to jest ważniejsze, tu... więcej jest za niż przeciw. Chciałbym pokazać te drobiazgi, o których tak. Zwykły szary Polak widzi, jadąc do Anglii, że oni nie mają tych unijnych skrzynek. No ale u nas Anglia przecież wielką... wychodzi już teraz. Ale to skrzynki unijne wprowadzaliśmy w 2005 czy 2006 roku, żeby listonosz mógł wrzucić każdemu list. Ja tutaj widzę taki troszeczkę jakiś dziwadło, bo nigdzie na Zachodzie tego nie wprowadzali tak mocno jak u to nas. Znaczy ja absolutnie nie wierzę, znaczy na 100% nie mogę tego potwierdzić, ale nie wyobrażam sobie, że Polska gdyby nie wymieniła skrzynek, to by nie wstąpiła do Unii Europejskiej. Natomiast gdyby Polska nie przestrzegała standardów demokracji, to wtedy by do Unii nie weszła. Smog. Polska bez węgla do 2030 roku. Takie napisy zamieściły organizacja Greenpeace na siedzibach Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Co pani zdaniem? Kiedy Polska pozbędzie się całkowicie węgla? Jakie ma pani zdanie? Znaczy, Wiosna w swoim programie, już przyjętym wiele miesięcy temu, ma jeden z podstawowych założeń. Unia Europejska i Polska bez smogu i węgla do 2035 roku. Może te 15 lat, wydaje nam się, że to oczywiście to jest bardzo trudny czas, żeby to osiągnąć, ale to są dla nas priorytety. Ekologia jest jednym z najważniejszych tematów, którymi zajmuje się Wiosna i właśnie z jednej strony bez smogu, czyli mówimy tutaj o likwidacji tak zwanych kopciuchów, które nas zatruwają, z którym wiąże się element taki, że ludzi po prostu nie stać na wymianę. Bardzo często, że to jest problem ekonomiczny poza ekologicznym, więc muszą się znaleźć fundusze na to, żeby osoby ubogie, które nie są w stanie sfinansować tych wymian, mogły przejść na nowoczesne ogrzewanie, więc to mówimy o smogu. Jeśli chodzi o węglu, uważamy, że do 35 roku powinno się zlikwidować kopalnie. Oczywiście nie to, że się likwiduje, się zamyka, prawda, 35 rok upływa, prawda, i zamykamy, tylko te 15 lat, które teraz mamy, czy 16, do tego czasu trzeba wykorzystać na przestawienie naszej gospodarki z gospodarki opartej na węglu, na gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii. To jest bardzo trudne oczywiście, bo nasza gospodarka jest, nie wiem, w 80% prawie, że zależna, prawda, od węgla, ale jeżeli my nie przyjmiemy takich celów strategicznych, nie zaczniemy w tej sprawie nic robić, to na pewno tego celu nie osiągniemy. Także to jest dla nas bardzo ważne. A nie boi się pani albo państwo, że utracą elektorat górników, jeżeli tak deklarujemy, że za 15-16 lat ma być zamknięte albo całkowicie pozamykane kopalnie, no bo tego rozumiem. Chociaż w tej chwili tak większość węgla ściągana jest z Donbasu, z Rosji. No więc właśnie, tylko teraz jest pytanie, no co z tymi górnikami? W tej chwili nie mamy żadnych inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii, czy elektrownia atomowa, jądrowa, która w tej chwili, nie wiem na jakim poziomie w ogóle jest, bo to jest chyba zawieszona. Czy ma pani jakąś alternatywę, bo tylko mówienie, że zamykamy, a... Nie, bo tak, dziękuję za to pytanie, dlatego że oczywiście to nie ma polegać na zamknięciu, ale ten czas ma polegać na tym, żeby przygotować właśnie też górników poprzez wsparcie ich przekwalifikowania się na inne zawody, w tym zawody, które będą związane właśnie z odnawialnymi źródłami energii. Także jest cały program, w jaki sposób ten region przeorientować. Nie przyjmować młodych do górnictwa, tak, w pewnym momencie już zatrzymać nabór jakby, żeby ci starzy już sobie poszli na emeryturę i by problem był. Bo tam jest rzeczywiście, jest kategoria, to już jest bardzo mały nabór tak naprawdę, a bardzo wielu z nich już w ciągu tych 15 lat w ogóle przejdzie na emeryturę. Także jeśli chodzi o ludzi, to wbrew pozorom to nie będzie taki straszny problem, żeby ich wesprzeć albo w przekwalifikowaniu się w tym, albo no, w
pomocy właśnie, czy w jakiś zakład, założeniu jakichś własnych przedsiębiorstw. Inna sprawa, może gorsza sprawa, to jest w ogóle jakby zorganizowanie tej całej oparcia prawda, na gospodarki, na źródłach odnawialnych. To nie jest proste, ale to trzeba inwestować w nowe technologie, trzeba tym się poważnie zająć. U nas zaczęto to robić, ale ostatni rząd to wszystko, że tak powiem, zniszczył i trzeba to zacząć od początku, więc tu jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. Goździewski, ostatnie pytanie, przechodzimy na wersję YouTube'ową, bo już... To znaczy, ostatnie pytanie już będzie na YouTubie, ale ono będzie na temat bydgoszczanina, który też kończył tą samą szkołę co ja, czyli bydgoską budowlankę, chodzi o Tomasza Sekielskiego, nakręcił głośny film. Porozmawiamy o tym na wersji YouTube'owej, także dla wytrwałych i nie tylko o tym, jeszcze trochę o gospodarce. Jeszcze o panią, kandydacie musimy porozmawiać, o sukcesach. Tak, panią Wandę obdarujemy naszym magnesem na samochód lub na lodówkę, także oglądajcie.